Nareszcie nowy członek w rodzinie Jaśkowiaków. Oto Kornelia. Już nigdy niczego ci nie zabraknie. Ponieważ jesteśmy twoimi bogatymi rodzicami. Witaj w luksusowym życiu, kochanie. Rok później Kornelia jest nie do poznania. Bogactwo i luksus zmieniły Kornelię w zgniłe jabłko. Państwo Jaśkowiak mają dość. W czym problem? Po prostu dobrze się bawię. O, to już przesada. Tak nie powinna zachowywać się dama. Twoje zachowanie jest niedopuszczalne. A z takimi ocenami będziesz musiała powtarzać rok. Bla, bla, bla. Nuda. W ogóle nas nie słucha. Dłużej tego nie zniosę. Hej, czy powinniśmy dać jej nauczkę? Świetny pomysł, kochanie. Spakujmy nasze torby. Do widzenia. Nareszcie wakacje. Poranek Korneli zaczyna się zupełnie inaczej. Mamo! Tato! Dlaczego nikt nie przychodzi? Mamo! Tato! Gdzie jesteście? Hej, to nie jest śmieszne. O, chwila. Jest liścik. Mam złe przeczucie. Pojechaliście na Malediwy? Czy to żart? Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogli mi to zrobić? Hej, co to jest? Zobaczmy. O, tak. Moi przyjaciele zawsze przychodzą na ratunek. Otwórz, Kornelia. To ja. Zostaw mnie w spokoju. O, kto to? Jeśli jesteś włamywaczem, nawet nie próbuj wejść, bo pożałujesz. To Adam, twój stary przyjaciel. Zobacz, co znalazłem. Przepraszam, kolego. Nie masz dziś szczęścia. Nie pomagasz. Za niezależne życie. Hej, Kornela, może zamówimy pizzę? Wow, pizza na śniadanie? Tak. Poproszę pizzę pepperoni i 4 sery. I dajcie też grzyby. A oto dostawa. O, świetnie. Dawaj to. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję. Oto twoje zamówienie. I nie zapomnij zapłacić. Chwileczkę, proszę pani. Zaraz wracam. Sejf rodziców jest zamknięty. To zakazane terytorium dla Kornelii. Dalej, otwórz się. To nie zadziałało. Może Adam pomoże. O, wygląda na to, że ktoś zjadł już prawie całą pizzę. Jestem pełny. Założę się, że tak. Przepraszam panią, nie mamy pieniędzy. Ani grosza. W takim razie musicie wszystko oddać. Ale nie możemy. Cześć. O, jak mi dobrze. Ach tak? No to odpracujecie pizzę. Zapraszam, kochani. Witamy w serwisie dostawczym. Praca jest cięższa niż się wydaje, prawda? O rany, umieram teraz z głodu. Ja też bym coś zjadł. Co zrobimy? Bingo! Może urządzimy bogatą imprezę? Wszystko gotowe! Niedługo będą goście. I przyniosą różne rzeczy. Tak, przynieśliście przekąski! Impreza idzie pełną parą. Taniec i smakołyki z najbliższymi przyjaciółmi. Niczego więcej nam nie trzeba. Zróbmy głośniej muzykę. Hurra! O-o, myślę, że mamy problem. W porządku, Kornelia to rozwiąże. Okej, tylko spokojnie. O nie, to policja! Potrzebuję pomocy mojego najlepszego przyjaciela. Co się dzieje? Musimy udawać dorosłych. Proszę, Kornelia, przyjrzyj nas na wylot! Nie panikuj. Bądź pewny siebie. Dobry wieczór panu. Co tu się dzieje? A, nic specjalnego. Słuchaliśmy sobie tylko klasycznej muzyki. Sąsiedzi z góry skarżą się na hałas. Hej, czy to prawdziwe wąsy? Zjedz pączka, oficerze. Wszyscy gliniarze uwielbiają pączki. Niech pan weźmie wszystkie. Dobrze, w porządku, proszę pani. Smacznego. I żadnej muzyki. Tak jest, pani władzo. Wygląda na to, że nam się udało.
Hej, nie jest tak źle. Jesteś gotowa? Zawsze. Granie w gry przez cały dzień to marzenie każdego nastolatka. I znowu. I znowu. I jeszcze raz. Dalej, Cornelio. Nie śpi. Ale nawet twoje ulubione gry mogą się znudzić. Adam, jestem zmęczona. Ja też. Może zrobimy sobie przerwę? Halo, proszę pana. Chyba zasnąłeś podczas walki. Co? A tak. A może walka na poduszki? Chyba, że się boisz. Raz, dwa, trzy. No cóż, dobranoc, dzieci. Kiedy moi rodzice są na wakacjach, muszę zrobić sobie tatuaż. Chcę taki właśnie tutaj. I jeszcze kilka tu i tu. W porządku, dzieci, ale tylko za zgodą rodziców. Albo wróćcie za 5 lat. Adam, wymyśl coś. Mam pomysł. Chodź ze mną. Witam wszystkich. Tato jest w budynku. Dzień dobry panu. Jestem tatą tej pięknej dziewczyny. I zgadzam się na wybór mojej córki. Chodź, panienko. To będzie trochę boleć. Wow, trochę? To nie do zniesienia. Ten pomysł wcale nie był taki dobry. Nie ma mowy. Adam boi się igieł. Cóż, twoja kolej. Nie, innym razem. Dorosłość to duża odpowiedzialność. Spójrz, jest bezpański pies. Biedactwo. Zimno ci? Mama Cornela i papa Adam się tobą zaopiekują. Dajmy mu jakieś imię. A może pan Szczeniak? Myślę, że pan Szczeniak jest na coś zły. Chyba wiem, o co chodzi. Trzeba go nakarmić. Widzisz, wszystko co genialne jest proste. Spójrz na te łapki. Chodź, piesku. To jest pyszne. O, opieka nad zwierzętami jest świetna. Czy to rodzice? Tam jest jakaś pani. Widzieliście mojego Bobo? Zniknął dziś rano. Ups, to nasz pan Szczeniak. Nie, proszę pani, nie widzieliśmy go. Jest za niego hojna nagroda. Przepraszamy, nie możemy pani pomóc. Chwileczkę, mam dla was coś lepszego. Dlaczego wcześniej nic nie mówiłaś? To twój pies. Pożegnaj się z tymi miłymi dziećmi, mój skarbie. Adam i Cornelia zjedzą słodką kolację. Spójrz na te wszystkie słodycze. Chcę spróbować wszystkiego naraz. Tak, kogo obchodzi próchnica? Wow, spójrz na tę gumę. Wow, ja to chcę. Zachowaj trochę dla mnie. Ups, najwyraźniej coś poszło nie tak. I tak, kiedy deszcz z opakowania cukierków ustał... Och, zaraz pęknę. Cornelia, dziwnie wyglądasz. Co się z tobą dzieje? Myślę, że na dziś wystarczy. O nie, moje alergie się pogarszają. A, ratujcie się! Wiesz, myślę, że łatwo jest być dorosłym. Po prostu siedzisz, pijesz herbatę i przeglądasz czasopisma. Wow, to by dobrze na tobie wyglądało. Skórzana kurtka i jasne włosy. Tak, grunge jest super modny. Czas zaktualizować twój look. Zróbmy to. Stroje mamy są takie efektowne. Ja nie wyglądam jak rockowa diva, ale moja ulubiona spódnica pasowałaby do tego świetnie. Gotowe! Ale myślę, że jest zbyt kolorowa. Więc co mam zrobić? Mam pomysł. Potrzebuję trochę farby. Tak, teraz jest inaczej. Nadchodzi Adam jako gwiazda rocka. Hej, kolego! Wow, wyglądasz niesamowicie! Skąd masz te bransoletki? Zobacz, co mam. A może pofarbujemy ci włosy? Ja z kolorowymi włosami? Jeszcze trochę i gotowe! Hurra! To wygląda mega! Jesteśmy tacy fajni. Zobaczmy, co nam zostało. Piercing. Oczywiście. Mam ogromny zszywacz. Haha, nie mam mowy. Tchórz. Zaraz, co to jest? Adam, gdzie kupiłeś tę farbę? Już mi się nie podoba ta transformacja. Zupełnie się z tobą zgadzam. Ile tu śmieci? Puste pudełka po pizzy, brudne ciuchy. Straszny tu bałagan. Wow, czas posprzątać.
mój pluszowy miś. O, jeszcze trochę zostało. Wspólne sprzątanie jest szybsze i o wiele przyjemniejsze. Co myślisz o tej karmelowo-czekoladowej drodze? Posprzątajmy to. O, przepraszam, Cornelia. Spójrz, znalazłem trochę kasy. Jaka miła niespodzianka. Idź zobacz, czy jest więcej. Te śmieci nie pasują do kanapy. Raz, dwa, trzy. Ups, jak czysto i przytulnie. Przybij piątkę, kolego. Dobra robota. Obszar imprezy też wymaga sprzątania. Bałagan jest wszędzie. Wow, kolejne znalezisko. Cały dom jest pełen bogactw. Przyjaciele zebrali wielkie zbiory pieniędzy. Pomyśl o tym. Tyle pieniędzy wystarczy nam na długi czas. Wiesz co, możesz to sobie wziąć. Nie potrzebuję tego. W porządku, Cornela. To ja już pójdę. Biedaczka pragnie tylko, aby jej rodzice wrócili do domu. Tak bardzo za wami tęsknię. Gdzie jesteś, moja rodzino? Kochanie, jesteśmy! I wytarłaś cały kurz? Kochana, świetnie ci poszło! Spójrz, jak tu czysto! Brawo, Cornelko! Jesteśmy z ciebie bardzo dumni. Dostałam nauczkę. Przepraszam, że was zdenerwowałam. Skarbie, tak bardzo cię kochamy. Ja was też! Czy podobała ci się nasza nowa historia? Czy pomagasz rodzicom w sprzątaniu? Powiedz nam o tym w komentarzach pod filmikiem. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka, aby nie przegapić nowych historii o dzieciach i rodzicach na Trum Trum Wow!